Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that said she wanted pronto. I got a girl in Toronto. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zaprezentuję wam grę o nazwie Rocket League. Jest to gra, w której jeździmy autami po różnych stadionach, boiskach i strzelamy jedną wielką kulką do bramki przeciwnej drużyny. Jakie tutaj mamy gry? Mamy gry jednoosobowe, w sensie duele, 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3 i 4 vs 4. Gra debiutuje w tej chwili na Steamie bodajże i jest tylko jeden problem, ponieważ no, cała magia tej gry ma polegać na grze online z ludźmi. Jednak póki co ta gra startuje, o, jak widzicie, są wielkie problemy, żeby cokolwiek zagrać na online. Ja wcześniej nie miałem tego errora, ale i tak nie mogłem zagrać, więc nie wiem, o co chodzi. Na razie no online sobie nie zagramy, jednak ta gra daje nam możliwość grać offline. Jak widzicie, mam już 8 poziom wbity. Zagrałem trochę tych meczyków wygrałem, więc troszeczkę też już zarobiłem tutaj. Protagen dodał cię do listy znajomych, okej. Dobra, nieważne. Teraz tak, co bym chciał wam pokazać. Ogólnie można odblokowywać kolejne rzeczy. Na początku nie mamy tylu aut na przykład. Ja mam jeszcze dwa do wybadania. Nie wiem za co w ogóle to dostajemy. Tam za jakieś pierdółki. Mamy tutaj też wypisaną liczbę zwycięstw na danym pojeździe. Oczywiście ja sprawdzałem prawie każdy z tych pojazdów. Paladyna i Backfire'a dopiero dostałem, więc ich jeszcze nie mam sprawdzonych. Breakoutem mam najwięcej wygranych, aż 9, bo gram nim w sezonie. Można sobie po prostu zrobić sezon z botami. A tutaj mamy miejsce do edytowania tych aut, więc taki garaż, żeby sobie zedytować kolor, dać oponki, zedytować ogień, jak ma wyglądać. W ogóle ten śniegowy też jest fajny. Dodać czapeczkę, czy dodać jakąś flagę. Więc bardzo fajny sposób. Ogólnie te auta bardzo świetnie wyglądają. To wygląda jak Batmobile. Kompletnie, Paladyn się nazywa. Roadhog jest, Venomem się spoko grało. Octane, to jest chyba to podstawowe auto, już nawet nie pamiętam, które jest podstawowe. Mi się Breakout spodobał strasznie, jak taki resorak, więc tym sobie gram na sezonie. Backfire, jakiś Hot Rod, okej, tym sobie zagramy za chwilę. W takim razie zagram teraz Paladynem. Zagramy sobie, no season nie będę grał sezonu w tej chwili, bo jak widzicie, zagrałem już 9 meczyków, 9 wygranych mamy. Mogę wam jeszcze tabelę taką dokładniejszą pokazać. To są chyba gole strzelone, gole stracone, tak? I różnica pomiędzy nimi. I średnia ilość goli na mecz. Jak widzicie, no wygrywamy, więc jest bardzo dobrze. Gram na razie na podstawowym poziomie, żeby się nauczyć mniej więcej grać. Więc teraz sobie polecimy na zwykłą bitwę. Pokażę wam, powiedzmy, jakiś stadion lepszy. O, tu jest też różna pogoda w trakcie rozgrywania gier. Tą i 4x4 myślę, bo to jest chyba najprzyjemniejszy tryb, jeżeli gramy z botami. Bo jednak granie 1x1 to jest tak jedna akcja, można powiedzieć. Tutaj coś się dzieje przynajmniej. To są boty, ale coś się dzieje dzięki temu. Dołączamy oczywiście do drużyny niebieskich, ponieważ niebieski to mój ulubiony kolor, więc nie dołączę nigdy do innej drużyny. I rozpędzamy się, skaczemy autkiem i próbujemy strzelić bramkę. Spacją oczywiście możemy skoncentrować kamerę na piłce lub normalnie przed sobą. Prawym przyciskiem myszy skaczemy, możemy jeszcze jeden skok dodatkowy w powietrzu zrobić zawsze. Widzicie, mamy taki jakby ładunek pod autem. Dobra, gdzie jest piłka? Że nam zaraz nie strzeli, jak ja sobie tu gadam. Oczywiście możemy bronić, dostajemy punkty za wyczyszczenie piłeczki, za strzały. O, przynajmniej coś się dzieje, naprawdę. We 4 gramy, w sumie sezon to gramy. We 3 będzie gol, jest! Hogaty scored. Okej, strzeliliśmy na 1-0. Jak widzicie, chodzi tu o to, żeby po prostu przyspieszać się lewym przyciskiem myszy, łapiemy te bonusy, które są do nitra po mapie rozsiane. Prawym przyciskiem myszy skaczemy, WASD jeździmy, shiftem możemy robić jeszcze takie drifty, których w ogóle nie ogarniam, więc ich nie robię. No i strzelamy brameczki, no proszę bardzo. To jest najłatwiejszy w ogóle sposób na strzelenie bramki. Nie wiem, jak to jest na wyższych poziomach z botami, będę musiał spróbować. Myślę, że rozegram ten sobie sezon do końca, a później po prostu przejdę w ten sposób przejdę poziom wyżej, jeżeli chodzi o skilla z tymi botami. Ale no w tej chwili no
dosyć łatwo jest czasem strzelać te bramki, więc chociaż zdarzają się meczyki oczywiście w tym sezonie, gdzie wygrywamy ledwo lub w ostatnim momencie oczywiście jakąś brameczkę się strzeli. Okej, ale zdupiłem. Paladyn. Jeszcze nie mam pojęcia szczerze też, czy auta oprócz tego, że różnią się wyglądem, różnią się jakimiś, nie wiem, cechami, na przykład, nie wiem, mają jakieś, każdy ma inną cechę, jakąś, jeden jest szybszy, drugi mocniej uderza piłkę i strzeliłem, a trzeci na przykład wyżej skacze, nie mam pojęcia, dopiero rozegrałem parę godzin w tę grę, tutaj zagrałem ten sezon, kilkanaście gierek i tyle, jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, oczywiście, jeżeli gra, czy filmik wam się spodoba, też zostawcie komentarz lub łapkę w górę oczywiście, pod filmem. Jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gierki, jak już oczywiście dadzą ten tryb multiplayer, jak już ten tryb multiplayer zacznie działać, bo on jest w sumie w grze, to też dajcie znać. Chciałbym dla was właśnie nagrać jeszcze tryb multiplayer. O fuck, nie trafiłem w bramkę. O, genialnie, ale dobili za mnie. Świetnie. No, bo ogólnie jest teraz strasznie łatwo, jeżeli o to chodzi, taki meczyk. To jest zwykły mecz, mecze trwają 5 minut, oczywiście są tam jakieś spowolnienia, jak się strzeli bramkę czy coś. Często te bramki, o, to jest chyba najłatwiejsze ogólnie, najłatwiejsze miejsce do strzelenia bramki. Czyli jeżeli nas zrespi od przodu do piłeczki, bo po prostu dostajemy przyspieszenie, jak się złapie chyba 2 czy 3 przyspieszenia pod rząd, to dostajemy jeszcze lepszego boosta. Więc gra ogólnie jest ciekawa, no teraz idzie akurat mi dosyć łatwo i w sumie nawet nie wiem czemu tak łatwo, tak easy, bez kitu, powiem wam, że na sezonie aż tak łatwo nie mam. Co prawda miałem teraz wynik 15-3, ale to był jeden z 9 wyników. O, możemy drifty robić, specjalnie teraz sobie odpuszczę strzelanie. Możemy też próbować wjechać na sufit, co zaraz próbuję uczynić. Ogólnie po ścianie możemy spokojnie podjechać, ale z sufitu bez większego przyspieszenia, no niestety spadniemy. Jakieś tam prawa fizyki są tu jednak zachowane jeszcze. Macie, odbiję wam tę piłkę. No i tak zaraz wpadnie. Albo nie? O, wybili jednak ładnie. Oczywiście asysty czy wybronione strzały też nam się tutaj zaliczają do statystyk. Nie tylko gole, których będziemy sprawcami. Nie wiem, czy działa to w trybie sezon, ale wiem, że właśnie na tych exhibition, jeżeli się odpowiednio rozpędziliśmy do tego drugiego przyspieszenia, mogliśmy zniszczyć przeciwnika, co też jest ciekawą opcją, na pewno. Przynajmniej wjeżdżając w tył, nie wiem jak to było też od przodu. Dwa razy mi się udało to zrobić i wślizg, i wślizgiem do przodu piłeczkę. 5 punktów za first toucha, 10 za jakąś piłkę wywaloną. Ogólnie tu fajnie wygląda, jeżeli sobie uda nam się zrobić jakiś, kurczę, strzał piętką czy czymś. Ja już zrobiłem kilka takich fajnych strzałów. Powiem wam, że udało mi się strzelić na przykład chyba nie w ten sposób, nie bokiem, tylko stojąc jakoś tak, podjechałem sobie tyłem, zrobiłem tak i strzeliłem brameczkę, więc niektóre bramki naprawdę świetnie wyglądają, a niektóre to są odbijańce po prostu. No rzeczywiście to jest taka kopanina typowo, będziemy sobie tymi autami tutaj kopać z jednej bramki do drugiej, aż ktoś nie trafi po prostu. Granie z botami też czasem dobija, bo jednak jak przeciwnik wypuści piłkę pod naszą bramkę, a nasz bot jedzie na tym poziomie bot jedzie za piłką, no to najczęściej wjedzie po prostu z tą piłką do swojej bramki, tak jak to właśnie się dzieje w tej chwili. Tak niestety wygląda bot na najmniejszym poziomie trudności. Może zaraz jeszcze zwiększę, włączę bitwę mniejszą niż 4x4, włączę może 2x2. Okej, obronił koleś ładnie. Dobra, dawać mnie tutaj. Atakujemy. Bardzo fajna gra ogólnie, powiem wam, no parę godzin już rozegrałem i dalej chce mi się grać. Ja cały czas czekam na to, aż naprawią te serwery publiczne, ponieważ no granie z ludźmi to będzie na pewno ciekawe doświadczenie, bo jednak ludzie myślą. Tak, ludzie czasem myślą jednak w internecie nawet, czy przy grach. I tam akcje, jakie mogą się odwalać, szczególnie grając z kimś w primejdzie, ja już sobie to wyobrażam, stoję tutaj, piłeczka leci, a ja walę taką brameczkę, czy na odwrót taką, pyk. Udało mi się tutaj też taką strzelić, ale no tu jest dosyć chaotyczna ta gra.
No i nasz właśnie wprowadza piłkę do własnej bramki. Okej. No to są niestety boty właśnie najsłabsze. Została na minuta 10 sekund. 30 sekund przed końcem meczu jest takie jakby przypomnienie jeszcze o tym, że zostało tak mało czasu, więc spokojnie. Mamy już 785 punktów, 9 goli, 10 strzałów, więc naprawdę bardzo dobry wynik. Wbijemy pewnie zaraz 9 poziom. Nie wiem, czy coś tu za ten poziom jest, ale no... Poziom i tak się wbija. Okej, świetny mecz, Hogaty. Okej. Wywalaj piłkę, wywalaj piłkę. Naprawdę, muszę spróbować na tym większym poziomie trudności, bo na tym to jest aż za łatwo, tak jak teraz przynajmniej. Chociaż mówię, no zdarzają się mecze, że tak łatwo nie jest. Oh fuck, ale wywalili. Dobra, no spychanie aut to też jest jakaś taktyka i to na pewno ludzie częściej będą wykorzystywać. Grając po prostu, grając z ludźmi będzie się częściej z tego korzystać, nie? No, zróbcie coś, no, niestety, 10 do 2. Nie no, jest wynik taki, że my sobie możemy pozwolić na większą swobodę, większą zabawę w tej chwili. Pyk! Okej. Mam nadzieję też, że wprowadzą coś z biegiem czasu, jeżeli teraz jeszcze nie ma tego wprowadzonego, że auto się będzie czymś jednak różnić oprócz wyglądu. Któreś będzie szybsze, mocniej będzie na przykład właśnie uderzać czy coś, żeby to było raczej dawało nam coś, po prostu zmiana tych samochodów, że coś dawała. Nie tylko działała na nasze poczucie estetyki. Jakieś postępy w osiągnięcia wypadają, możemy odkrywać poprzez właśnie takie gierki kolejne rzeczy do naszego garażu. I teraz tak, przejdziemy sobie do menu jeszcze. Wezmę sobie Backfire'a. Czy Backfire ma jakieś malowanie? Niektóre auta mają malowanie, no to ten nie ma akurat, nie? Weźmiemy sobie Exhibition, weźmiemy sobie inną mapę. Tą mapę walniemy 2x2 i wezmę największy teraz. Unfair. Aha, jeszcze można 1x2 zagrać. No bots, nie. Zagramy sobie Allstara poziom. Zobaczymy, jak tutaj będzie teraz. Ja się boję, że mogę teraz dostać w dupę i to tak ostro. Dobra. Koleś ma fajne autko. Lecimy. Ej, widzieliście to? Nie wiem teraz, czy to oznaczało, że ja nie jestem szybszy, czy po prostu boty zaczęły korzystać z jakichś fajniejszych opcji. Też nie mam pojęcia, czy to autko po prostu nie jest wolniejsze. Ej, te boty są teraz chyba lepsze dużo. To aż się ciekawiej robi, chyba. Zaraz zobaczymy. I no... Dawać tutaj! Lecimy z tym! Zabot! Widzieliście w ogóle, jakie obroty koleś robił na boki? On ma aima. Ej, no te dwa boty dobrze tutaj grają. O fuck, strzelili nam! Jakie typy! Ej, ale to też jest to, że ten bot we mnie wjechał na początku mój. Ej, bez kitu. Tu po prostu wszystkie boty od razu lecą na piłkę na przyspieszeniu. Tego nawet nie idzie strzelić. Ja się bałem właśnie, że grając multi będzie za łatwo strzelić w ten sposób bramkę, ale nie brałem pod uwagę tego, że no dwie drużyny będą robić to samo i się zablokują po prostu z tą piłką. Ej, no dostajemy w dupę. To może być mój pierwszy mecz przegrany. OMG. Ej, no bez kitu. Okej, cofam moje słowo, że boty są słabe. To był słaby poziom trudności po prostu. Tak działał. Fuck you. Dawaj bocie. Gus. Dawaj. Siomek. Podaj. Patrzcie w ogóle, co oni... Jakie chore triki koleś robi w powietrzu. Ej, no ja tak nie umiem. I to jest to właśnie, trzeba najpierw poćwiczyć. Myślę, że ten słabszy poziom będzie dobrym polem do poćwiczenia sobie jakichś trików różnych. Dobra, wybiłem mu. Bo kurde, to co typ zrobił, on sobie w ogóle podskoczył. Tak, o, pyk.
trzeba panować nad tym autem w 100%. No i przeskoczył w ogóle naszego i zdobył bramkę. No świetny defensor z naszego kolesia. Genialny. Kurde, nie wiem, czy to teraz od auta zależy. Okej, first touch. Ja dotknąłem pierwszy tej piłki. Wow. Nie no, koleś się naprawdę teraz te boty cisnął. Dobra, będzie gol, będzie gol, będzie gol, będzie... Nie! Te boty są mądre! Te boty są mądrzejsze. OMG! Teraz to jest walka! Ej, ja jestem gorszy od botów w tej chwili. To jest niesprawiedliwe dla mnie. Okej. Okej, 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 mam... Mam tą piłkę. Oh, dobra. Dawaj, dawaj Gus. Dawaj Gus. Jak z Mad Maxa Gus. Dawaj. No gdzie ty wywalasz tę piłkę? Ty chory typie, nie wjeżdżaj we mnie, nie! To! Ej no, te boty są OP w tej chwili. Dobra, wywalamy piłeczkę. Okej, nie trafił. Nie, no i dobrze. Raz bot może nie trafił. No, co nasz typ robi? Okej. No nie! Skacz typie! Jak on to w ogóle wbił do mnie, do bramki? Przeze mnie? Zobaczmy powtórkę. On nie miał szans tego wbić. Jak to poleciało? To się jakoś ode mnie odbiło. Jezu, ja to zboostowałem jeszcze. Dostajemy jak szmaty. Ja mam tylko 60 punktów. Bez kitu. Przed chwilą było takie, a easy, 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 boty jakieś, ha, 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 ha. A teraz te boty da... No 5-1! No chyba ich oni mają szybsze samochody. Oni mają mózgi. Te boty są OP. I bez kitu. Jak przegrać z botem? No, bez... Ej, no ten bot jest szybszy ode mnie, no! Co to jest? Ja mam jakieś, nie wiem, wolne auto. Ja powinienem pierwszy dojechać na przyspieszeniu ze środka. Tak, wszyscy się zderzmy, najlepiej będzie. No oczywiście tylko ja odlatuję na 100 tysięcy metrów po takim zderzeniu. Czemu by się nasi mieli wywalić przecież? Koleś, jedź, 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 ciśnij tam! Robią mnie jak burą, no wiadomo kogo. Dobra, cisnę! No, typek kalkulatoret normalnie ma ten bot, a ja miałbym jeszcze zagrać na przykład na dwa boty sam, to chyba bym umarł. No bez kitu! Ale dostaliśmy w dupę! Ale nas wzięli 1-7! Ja się czuję jakbym był botem na easy w tej chwili. Ej nie no ludzie, ja liczę na łapki w górę, Hogaty dostał w takiego dupala po prostu. Tak bardzo. Jak ja dostałem w tym, ja się poczułem gównem w tej chwili. Poczułem się jak flotar niszczony przeze mnie w serii z GTA 5. Ha, przyblokowałem typa przynajmniej. Do niczego więcej się nie nadaje w tej gierce. No ja nawet w piłkę nie mogę trafić. 1-8. Bez kitu, oni nas niszczą jak ja wcześniej, te boty. I powiem nawet więcej, jestem gorszy niż te boty przeciwko wcześniej. Oh my god. To jest jakieś niemożliwe po prostu. Te boty mają wszystko co do sekundy wyliczone. Kiedy skoczyć, jak... Wow, do dwóch i mam asystę nawet. Świetnie, asysta, 25 punktów. Rookie, Hogaty, rookie. No dokładnie, ja jestem rookie. Ja powinienem grać na poziomie rookie w dalszym ciągu. Ale go zboostowałem, widzicie? To też jest jakiś pomysł na taktyczkę. Boostowanie w ten sposób swojego ziomka. Dobra, wbij nam to, wbij. Jesteście za słabe boty, jesteście botami. Nie zapominajcie o tym. Nie macie mózgów. No, przegrałem 2-8. 2-9, nie, 2-8. Pierwszy raz przegrałem. Pierwszy raz przegrałem. Ludzie, pierwsza przegrana. Dostaliśmy do dwóch.
I miałem asystę, tylko jeden strzał w ogóle na bramkę, nie no. W takim razie ludzie, jeżeli filmik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że serwery online jak najszybciej otworzą. Nie grajcie na tym poziomie z botami, bo one są za OP, one są lepsze, za dobre są po prostu. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie ludzie i na razie.